odległości od Moskwy i od Berlina, czyli takiej, którą prowadzą władze po 1926. Pomyślność i przyszłość, to ryzykowna bardzo teza w świetle tego, co się zdarzyło w 1939, widząc w sojuszu z Niemcami i w próbach rozbijania Rosji jako kraju wielonarodowego, który jest na taką politykę podatną. Ale w przypadku dyskusji o charakterze, o dotyczących polityki zagranicznej mamy do czynienia do końca formułowaniem kilku stanowisk. No, o tym stanowisku Piłsudczykowskim mówiłem. Prawica narodowa, część centrum uważa, że takim rozwiązaniem, na którym Polska się powinna oprzeć, które powinno stanowić niedyskutowalny fundament polskiej polityki zagranicznej, to jest sojusz z demokracjami zachodnimi. Do 1939 roku ta linia polityczna, czy ten projekt polityczny jest przez tę część publicystyki podnoszony. Publicystyka Piłsudczykowska, czy obozu władzy po 1926 roku jest skłonna widzieć pomyślność Polski w dystansie wobec tych dwóch coraz bardziej skłóconych, nieprzyjaznych nam, niebezpiecznych sąsiadów, to znaczy Niemiec i Związku Sowieckiego. Mamy do czynienia w trakcie tej dyskusji z kilkoma sytuacjami paradoksalnymi, mianowicie w 1934 roku zostaje podpisany układ o nieagresji, właściwie deklaracja o niestosowaniu przemocy między Polską a Niemcami. Na prośbę strony niemieckiej zawarte zostaje takie porozumienie prasowe, którego istotą jest ochrona wizerunku przywódców obu państw. Żyje jeszcze marszałek Piłsudski, więc na mocy tego porozumienia prasa niemiecka ma szanować, czy z całym szacunkiem odnosić się do przywódcy Polski, do marszałka Piłsudskiego, a Polska adekwatnie zachowywać się do przywódcy III Rzeszy. Przepisy tego prawa dają władzom możliwość ingerencji w niektóre wypowiedzi prasowe. Ta sprawa zresztą staje w publicystyce, ona jest także przedmiotem interpelacji sejmowych. Minister Józef Beck uważa, że powściąganie krytycyzmu wobec Niemiec, krytycznych opinii wobec Niemiec jest z punktu widzenia interesu Polski czymś niedobrym, dlatego że daje drugiej stronie asum do twierdzenia, że Polska w tym znormalizowanym jeszcze znormalizowanej relacji na poziomie wynikającej z porozumienia z 1934, ona tego nie chce, że ona jest odpowiedzialna za konflikt z Niemcami i tak dalej. Więc mamy do czynienia z sytuacją dość zabawną, mianowicie z takim powściąganiem prasy czy ograniczaniem wypowiedzi, które między innymi zwracały uwagę na to, że to zagrożenie, polityka, którą prowadzą Niemcy hitlerowskie, jest dla Polski poważnym zagrożeniem. Oczywiście z tego władze się wycofują w momencie, kiedy te stosunki stają się ewidentnie złe. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która także jest dowodem na zróżnicowanie postaw, ale także jest zarazem dowodem na to, że wszystkie te postawy i cała ta, wszystkie te pomysły na to, jak funkcjonować w tej zmieniającej się na niekorzyść polskiej sytuacji międzynarodowej były różne, ale zarazem one miały ten mianownik niepodległościowy. W marcu 1939 roku do obozu izolacyjnego w Obereży Kartuskiej został zesłany jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych, Stanisław Cernacki-Milicz. To jest dowód na to, jak w obozie Piłsudczykowskim, bo jego można kwalifikować jako osobę po 26, należącą do tego obozu, zwolennikiem konstytucji, przykładał rękę do opracowania konstytucji 1935, był wielkim admiratorem polityki marszałka Piłsudskiego, no, zmienia swoje przekonania polityczne po śmierci Piłsudskiego i jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, i jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną. Próbuje formułować tezę, że Polska nie powinna, kierując się, czy idąc za, kontynuując myśl swojego mentora politycznego Władysława Studnickiego, że Polska nigdy nie powinna wchodzić w wojnę, nie powinna doprowadzić do wojny z Niemcami, nie powinna prowadzić polityki, która doprowadzi ją do wojny z Niemcami,
Dlatego, że po pierwsze tę wojnę na pewno przegra, po drugie nie pomoże jej Zachód, mimo umów i deklaracji, a z drugiej strony będzie zaatakowana przez Związek Radziecki. Ta para głosów Studnickiego i Mackiewicza między rokiem 1938 a 1939 dowodzi z jednej strony zróżnicowania pomysłów czy zróżnicowania diagnoz, odpowiadając czy próbujących odpowiedzieć na pytanie, co robić, żeby ocalić niepodległość, a z drugiej strony to jest tym, o czym mówiłem, mianowicie we wszystkich tych wypadkach mamy do czynienia z tych wszystkich różnicach. Mamy do czynienia z takim przekonaniem, że wszystkie te głosy, mimo że wzajemnie się wykluczające, służą tej niepodległości. Te spory, ten rozdział prasy fantastyczny w moim przekonaniu, myśli politycznej, jaki stanowią lata 1918-39, kończy się 1 września i właściwie ten świat zostaje zamknięty. To znaczy Polska dla polskiej publicystyki w wymiarze czysto personalnym, w wymiarze tytułów. Rok 39 jest zamknięciem pewnej epoki. Odrodzenie się prasy w zupełnie innych warunkach, skrajnie niekorzystnych w kraju w roku 1945 nie daje ani możliwości kontynuacji czy powrotu do tytułów, które były wydawane przed rokiem 1939, ani do warunków toczenia sporu, czy też upominania się o wartości poprzez prasę, jakie mimo różnego rodzaju ograniczeń, to jest kazus Mackiewicza do przypomnienia, natrafiała ta prasa przed rokiem 1939. No dość powiedzieć, że jedynym dziennikiem, o którym można powiedzieć, że ma swoją, czy miał swoją kontynuację po 1945 roku, był z tym szacunkiem do tego tytułu Przegląd Sportowy ukazujący się do dnia dzisiejszego. No w przypadku, na poziomie, czy w porządku dzienników i tygodników nic innego nie było wstawiane, nic innego nie było kontynuowane. Mamy do czynienia z próbami nawiązań, ale z kontynuacjami nie. Ale to, że media w Polsce, czy prasa w Polsce, czy publicystyka w Polsce funkcjonuje po 1945 roku w tak niekorzystnych okolicznościach, które jeszcze się zmienią w najbliższym czasie, no bo stalinizm będzie oznaczał pewne ubezwłasnowolnienie prasy życia umysłowego. A mamy do czynienia z kontynuacją zobowiązania, które wzięła na siebie prasa czy publicystyka w 1918 roku w wymiarze zagranicznym. I o ile także w tym wymiarze trudno mówić o kontynuacjach, choć jest na przykład wydawany w Londynie, najpierw w Paryżu, a potem w Londynie taki tygodnik Wiadomości Polskie, a potem Wiadomości, które jest kontynuacją chociaż swoistą, chociażby przez osobę redaktora Mieczysława Grydzewskiego, Wiadomości Literackich wydawanych przez Grydzewskiego w Warszawie od 1924 roku. Oba te pisma są pismami zupełnie różnymi. Nie tylko w sensie tytułowym, ale można je za kontynuację traktować. To zobowiązanie niepodległościowe, które widzę jako podstawowe zadanie, czy podstawową odpowiedzialność, które bierze na siebie polska prasa, czy polska publicystyka w roku 1918 roku, jest tam kontynuowane. Można tę kontynuację i to zobowiązanie dostrzec w kulturze Jerzego Giedroycia. To znaczy przede wszystkim w stawianiu tego pytania, no już nie jak ocalić niepodległość, tylko jak ją odzyskać. Jak ją próbować odzyskiwać w przestrzeni wewnętrznej, jaki przekaz, jaką propozycję kierować do społeczeństwa krajowego, ale także co robić, żeby Polska natrafiła, czy mogła natrafić, czy stworzyła, czy współstworzyła dobrą z punktu widzenia swoich interesów koniunkturę o charakterze geopolitycznym. Mamy tutaj do czynienia z kontynuacją w innych warunkach, przy użyciu innego języka, innej argumentacji z tą dyskusją dotyczącą polskiej polityki wschodniej, stosunków polsko-rosyjskich, czy stosunku do Rosji, czy do Związku Sowieckiego. I drugą instytucją, o której nie można nie wspomnieć, jeśli mówimy o zobowiązaniach czy odpowiedzialności niepodległościowej polskiej prasy w tym czasie, czy polskich mediów, bo to nie prasa,
To jest oczywiście rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, która zasługuje na komentarz czy przypis tego rodzaju, że to nie jest instytucja polska w sensie założycielskim, bo to jest pomysł amerykański, środki amerykańskie, no ale mamy do czynienia z instytucją czy z propozycją, która nie mogłaby zostać uruchomiona i nie znalazłaby takich możliwości funkcjonowania, gdyby w tej rozgłośni nie pracowali dziennikarze różnych zresztą bardzo, o tym się wie niewiele, poglądów politycznych, świadomie tak dobrani. To znaczy twórca tej redakcji, twórca pomysłu na tę rozgłośnię, Jan Nowak-Jeziorański, uważał, że radio będzie podwójnie spełniło swoją rolę, nie tylko będąc czymś, co przełamuje monopol informacyjny władzy komunistycznej, ale będzie tym bardziej docierało do odbiorcy, kiedy odbiorca będzie miał poczucie, że głosy, opinie, z którymi się spotyka na antenie, są głosami zróżnicowanymi, że mówią osoby, występują osoby, diagnozują rzeczywistość polityczną, pracują w sieci osoby o poglądach narodowych, lewicowych, socjalistycznych itd. itd. Że to będzie dodatkową wartością. Więc z jednej strony można, zbliżam się do końca, postawić taką diagnozę, że no to już sobie pozwoliłem, że rok 1939 jest zamknięciem nie zobowiązań, ale tego porządku, nazwijmy to, materialnego, tytułów i środowiska dziennikarskiego, które też jest zdezintegrowane przez wojnę i jest czymś innym, mimo tego, że mamy do czynienia z tymi samymi osobami aktywnymi publicystycznie. Przykładem między innymi właśnie jest Stanisław Mackiewicz. A poza krajem istnieją no, więcej niż dwie. Nie tylko Kultura i Radio Wolna Europa, także inne pisma, ale mam wrażenie, że te odgrywają najważniejszą, największą rolę. Instytucje medialne, które to zobowiązanie niepodległościowe, różniąc się bardzo od siebie, pozostając w konflikcie, próbują w warunkach bardzo trudnych, będąc funkcjonują w przestrzeni wewnętrznej, kontynuować. No i docierają z tą misją, doprowadzają tę misję do szczęśliwego zakończenia, niekoniecznie Jerzy Giedroyć nie wyobrażał sobie, trochę wyobrażał sobie inaczej Polskę w roku 1989. Jan Nowak-Jeziorański są dowody na to, że także, ale w każdym razie, jeśli przyjmiemy, że mamy do czynienia w roku 1989 z przełomem, o który obie te instytucje zabiegały, to ta misja rozpoczęta w roku 1945 i kontynuowana przez prawie 40 lat, no, dobiega końca w sposób satysfakcjonujący. Dziękuję bardzo.